Państwa po krótkiej przerwie i tak jak zapowiadałam, w naszym studiu pojawiają się goście i tym razem jest to pan Ryszard Suzdalewicz z firmy Surex. Witam pana Witam bardzo serdecznie. I będziemy rozmawiać, tak jak już mówiłam w pierwszej części programu, o zbliżającym się weekendowym wydarzeniu po regatach Festiwal Fajerwerków. I pan Ryszard właśnie odpowiada za... stronę techniczną festiwalu, czyli przygotowanie wszystkich ekip, które będą uczestniczyły, no, do szóstej edycji, którą w tym roku mamy. W zeszłym roku zakończyliśmy pierwszą edycję festiwalu finałem, czyli wszystkie firmy, które wygrały poszczególne etapy, czyli w poszczególnych latach, w zeszłym roku uczestniczyły w finale, czyli w tak zwany finał finałów, jak to było powiedziane. Natomiast w tym roku rozpoczynamy nową edycję. Znowu przez 4 lata będą strzelały różne firmy z całego świata. I po czterech latach znowu będzie finał finałów, czyli wszyscy wygrani z poszczególnych lat będą walczyli o finał finałów, czyli mistrza mistrzów. A kto w tym roku walczy? Pierwszy raz w tym roku będziemy gościli ekipę z Polski. Jest to firma z Częstochowy. Również będzie firma z Austrii. Też pierwszy raz uczestniczy w tym roku. W ogóle w edycjach festiwalu nie było jeszcze. I firma francuska. Te trzy firmy będą walczyły o wygranie, o zwycięstwo. Z tym, że w tym roku zmieniliśmy troszeczkę warunki. Lata poprzednie nauczyły nas tego, że powinniśmy troszeczkę zadać im więcej trudu, więcej, żeby ten widowiskowość tych pokazów była jeszcze większa. Bo to było widowiskowe bardzo. Na pewno tak, ale staramy. Czyli w tym roku jeszcze, rozumiem, podnosić sobie poprzeczkę. Powiem jedno, Szczecin i jego mieszkańcy tak kochają fajerwerki, że musimy im sprawiać niespodzianki. Stąd ta edycja będzie troszeczkę bardziej skomplikowana dla samych wykonawców, bo pierwsza minuta będzie w ogóle w kompletnej ciszy. Mają wszyscy wykonawcy wykonać biało-czerwone tło i fajerwerki biało-czerwone, tak jak nasza narodowa flaga. Czyli pierwszą minutę pokazu. I ta pierwsza minuta każdego będzie w ciszy, tak. Później 2 minuty zadaliśmy im jeden z utworów Weigera. Bardzo trudny utwór, a i bardzo emocjonalny. Powinien podbudować emocje wszystkich oglądających. To będzie około 2,5 minuty. I następne do 15 minut całe widowisko, całe show będzie się miało zakończyć. Już każdy swoją własną muzykę i swoje własne tło muzyczne będzie przedstawiał, oczywiście fajerwerkami na niebie. I to będzie w sobotę, prawda, panie Ryszard? To będzie w piątek. Będą dwie firmy, będzie firma polska i firma francuska, a w sobotę będzie firma austriacka i po ogłoszeniu wyników na zakończenie zapraszamy na spektakl. A na co? Przepraszam? Na nasz spektakl zapraszamy, na nasze widowisko. Rozumiem, na wasz pokaz. A proszę powiedzieć, kto decyduje o tym, kto wygrał? Sędziowie. Sędziowie. Jest jury specjalne? Jest jury specjalne. Muszę powiedzieć i poszczycić się tym, że przyjął nasze zaproszenie pan dyrektor Pałacu Festiwalowego z Cannes. Jeżeli tylko mu pozwolą na to jego obowiązki, co zapewniał jeszcze dzisiaj, że na pewno przyleci, bo bilet już jest kupiony, wszystko jest zapewnione i jeżeli tylko będzie mógł i nie będzie jego obowiązki mu na to pozwolą, to przyjął nasze zaproszenie i będzie sędzią honorowym naszego tegorocznej edycji festiwalu. Pięknie. Zacne grono jury. Tak jest. No będzie jeszcze z Instytutu z Warszawy zajmującego się fajerwerkami, ale pani magister, która jest już od lat z nami, no i przedstawiciele władz miasta i kultury z miasta, tutaj ze Szczecina oczywiście. Chciałabym na moment odejść od tej części artystycznej pokazów i podpytać pana o bezpieczeństwo, bo pewnie też duże wymogi są stawiane, prawda, przed organizatorami. Oczywiście, że tak. No tak samo bezpieczeństwo, no przede wszystkim musimy zapewnić bezpieczeństwo wszystkim i wykonawcom i oczywiście oglądającym, prawda? Dlatego no niestety Wyspa Grodzka, z której są odpalane te wszystkie ładunki, jest zbyt blisko widzów, a wiatr może potęgować jeszcze rozbrysk tych wszystkich ładunków i jego opadanie poszczególnych elementów, czasami jeszcze się palących, prawda? Więc dlatego jest ograniczony kaliber. Nie możemy stosować tych najpiękniejszych, wielkich ładunków, które no, czasami możemy oglądać gdzieś w świecie, dlatego że tutaj jest bliskość do publiczności. Stąd maksymalne ładunki to są ładunki 150 mm. Jeżeli są ładunki cylindryczne, to ich waga nawet dochodzi do 8-9 kg jednej sztuki.
Więc naprawdę jest dużo. Nie ukrywam, że założenia techniczne festiwalu pozwalają wszystkim użyć do 1000 ładunków, więc będzie co oglądać. Będzie co oglądać. Zapraszamy wszystkich serdecznie, już od piątku, prawda? Tak jest, zapraszamy od piątku na naprawdę piękne widowiska. Szczecinianie dopiszą, ja jestem o tym przekonana, jak co roku. Ja to wiem. Więc piękne widowisko, dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem w naszym studio był pan Ryszard Suzdalewicz z firmy Surex, organizator strony technicznej festiwalu, który już w najbliższy weekend w Szczecinie. Zapraszam Państwa na przerwę, my widzimy się tuż po niej. Do zobaczenia.